Spotkanie członków Wieluńskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków tradycyjnie już odbywa się przy okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, chorobą przewlekłą, coraz częściej występującą także u ludzi młodych, a nawet dzieci. Są nowe leki inkretynowe, są analogi długodziałające, z tym, że one nie są refundowane z budżetu państwa i chory za to musi płacić 100% wartości. W ogóle chciałem tutaj Państwu przekazać taką informację, że od nowego roku wchodzi nowa ustawa refundacyjna, która jest bardzo niekorzystna dla osób chorujących na choroby przewlekłe, w tym na cukrzycę. Skończy się kupowanie pasków za grosik, za symboliczną złotówkę. Nie tylko pasków, ale również pochodnik sulfanylobocznika, leków z rodziny biguanidu. Również nie będzie można kupować za grosik. Ustawa wprowadza tak zwane sztywne marże i ceny urzędowe na wszystkie leki refundowane z budżetu państwa. I jak będzie określona cena, to wszystkie apteki w Polsce będą musiały za tą cenę sprzedawać te leki. Proponowane zmiany bardzo martwią wieluńskich cukrzyków. Tylko samych pasków do glukometrów zużywają oni dziennie nawet kilka. Korzystamy z nich dużo i często i to jest raczej przykre dla nas. Że cukrzyca jest coraz częściej jednak chorobą występującą. Niestety tak. I sprawia nam raczej dużo kłopotu. Czasem zużywam 3-4 dziennie. Tak. To uważam, że jest dużo. Żeby skontrolować sobie poziom dobry cukru, to dużo się korzysta. I po prostu trzeba kontrolować, bo nigdy nic nie wiadomo, co dalej będzie, nie? W skali miesiąca te koszty mogą rzeczywiście wzrosnąć. Oczywiście to będzie bardzo drogo. Także naprawdę niektórych na pewno nie będzie stać na tyle, żeby płacić tyle, jak kosztują te paski po 40 zł, jedno opakowanie, to naprawdę. No nieraz są takie dni, że 6 razy dziennie. W związku z tym to, co będzie się za chwilę działo po nowym roku, wzrost cen pasków, no to jest dosyć takie uderzenie w cukrzyków, prawda? Tak. No bo teraz można było nawet po groszu kupić albo za złotówkę. Jak tak mając drożej, no to... No, ale chyba zdaje się nie będzie wyjścia, co? Chyba tak, trzeba będzie kontrolować, bo jednak zdrowie najważniejsze jest. Czy zatem PSD może im w jakiś sposób pomóc finansowo, zrefundować choćby częściowo zakup niezbędnych medykamentów? Niestety nie. Nie posiadamy środków, natomiast my ciągle monitorujemy i protestujemy, wysyłamy pisma protestacyjne do pani minister Ewy Kopacz. Został wysłany list protestacyjny w imieniu wieluńskich diabetyków na ręce pana premiera Tuska. Dotyczyły te protesty właśnie braku refundacji analogów insulin długodziałających, no i próby podwyżki cen, próby zmiany ustawy prawo farmaceutyczne dotyczące refundacji. Podczas spotkania tradycyjnie był też czas na kolejny wykład o cukrzycy. Tych informacji nigdy za wiele. Odpowiednie prowadzenie choroby jest szalenie ważne. Ta choroba stale postępuje, pomimo tego, że wykrywana, dobrze leczona, monitorowana, niestety sieje powikłania naczyniowe. I te powikłania naczyniowe skracają nam komfort życia, niosą za sobą udary, zawały, a więc bardzo groźne dla długości życia, dla komfortu życia, dla rokowania w ogóle choroby. Cukrzyc mamy ogromną ilość. Cały czas naukowcy mają zdania podzielone, jaka jest etiologia tej choroby. Dłuższa relacja ze spotkania wieluńskich cukrzyków już w temacie tygodnia. Polecamy.